Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Sniper 3D Assassin Shoot to Kill. Pierwszy odcineczek, jeżeli chcecie więcej Assassina, tutaj naszego pięknego snajpera. Wiecie co robić, łapka w górę, mile widziana. Lecimy z samą gierką. Pierwszy odcinek z tej gry mobilnej dostępna jest na Androida oraz na iOS-a chyba również. Nie jestem pewien, na Androida jest na 100%, ponieważ gram na emulatorze na BlueStacku. Pierwszy odcineczek, jeżeli wam się oczywiście spodoba, będzie ich więcej. Generalnie o co chodzi, zasady są mega proste. Nie grałem w tę grę wcześniej, żeby nie było. Mam tutaj sterowanie, jest dość ciekawe na tym emulatorze. Mamy tutaj jakiś tryb strzelania, jakieś przeładowywanie, przybliżenie, oddalanie. W każdym razie jesteśmy snajperem i musimy tutaj zdejmować oponentów. Musimy zabić zdrajcy teraz. We have, tutaj mamy, jak widzicie, eliminated him, więc lecimy z pierwszą misją. Dobra, mamy tutaj drag to aim, ok. Całkiem spoko. Mamy tutaj jakby samouczek, w sumie jak w każdej gierce mobilnej. Mamy tutaj zooma, dobra. Aimujemy. No mam. I tylko tyle? Czekajcie, tap to shoot. Bends. Kurczę, animacja. Niczym w Matrixie. Ała. To nie jest chyba gra dla dzieci, tak mi się wydaje. Dobra, good job. Nice. Wygląda dość ciekawie, swoją drogą. Jeżeli chcecie się wyżyć po złym dniu w szkole, to jest dobry sposób. Są takie, w ogóle są takie specjalne gry właśnie do wyżywania się. The Meeting. Mam tutaj załatwić gościa w czerwonym żakiecie, w czerwonej marynarce generalnie. O ile dobrze ja tutaj rozumiem mój angielski. Zoom. Ale właśnie, panie Zoom. Aha, tutaj trzeba przyciągnąć. Siema typie. Jest wycelowane. Benz. Ale generalnie grafika jest identyczna jak ten Sniper 3D. Identyczna. Myślałem, że chybiłem w pierwszym momencie, bez kapy. Level up! No właśnie, dostajemy tutaj też levele. Jak widzicie, mam profil elegancki. Dostaliśmy 10 gemów i energy refill. Spoko. Mam nadzieję, że w tej grze nie ma dużo reklam, bo jak wiecie, ja nie wycinam reklam, bo jestem... leniwy jestem. Dobra. Catch the thief. Musimy złapać złodzieja. Czyli on pewnie będzie się poruszał, tak mi się wydaje. No zgadza się, czyli tutaj jest, o Jezus Maria, bardziej skomplikowane. Dobra, postaram się. O Jezu! O, go trafiłem! Dobra, to będzie dość zabawne z moją celnością, dobra. Ziomuś, mam cię na muszce. Dobra, weźmy tutaj. Ja byłem najlepszym snajperem w CS-ie. No i nawiał mi typiarz. Dobra, retry. Będzie dość ciekawie. Jak będą te takie cięższe misje, to już widzę, że to będzie dość ciekawe. Dobra, zoom, chodź ty typiarzu, mam cię na muszce. Dobra, trafiłem go? Najpewniej tak. Oberwał ostro. Prawda, to nie był headshot, ale też oberwał. Więc jest spoko. Kolejna misja. Ej, fajna jest ta gra. Myślałem, że to będzie taka nudnawa gra, ale jest naprawdę spoko. Przyjemnie się w to gra, jakkolwiek to nie zabrzmi. Mamy daily bonus, spoko. Co my tutaj mamy? Mamy też różnego rodzaju spluwy. Mamy tutaj jakąś strzelbę jedną. Tutaj mamy... Ejku, w ogóle to jest od groma tych broni. Tutaj musi mieć premium. Nie no, premium to nie będziemy kupywali. Jest jakaś nowa brońka. Spoko. Equip. Może jakiś upgrade tej broni od razu. Czekajcie. Jezus, ile to jest tych opcji? Body. To jest chyba tylko wizualny z tego co widzę, czy nie? A nie, to nie jest wizualny upgrade'ik. Jak widać, mamy malutki buścik do różnych rzeczy. Dobra, i tyle starczy póki co. Teraz chciałbym stąd wyjść. Dobra, mamy misję kolejną. Ok, mamy city map. Primary missions to są takie, z tego co rozumiem, misje główne. A to wygląda. Dobra, mamy tutaj... O kurcze. Musimy jakiegoś... kryminalista, jeżeli dobrze tutaj rozumiem, teraz załatwić. I uważać na niewinnych ludzi. Będzie dość ciekawie na pewno. Kill the sniper? O kurczę, czyli musimy innego snajpera załatwić. No to się wydaje być w sumie proste, jeżeli on się tutaj nie rusza. Będzie tu nam koleś lawał niewinnych ludzi. Jezus Maria, jaki podmuch wiatru był w ogóle. Ale trafiłem ziomusia. Chyba. We włosy dostał, ale padł. Dobra, kolejna misja. Ej, spoko z ta gierka, naprawdę polecam. Polecam, polecam. Dobra, upgrade'y. Muzzle, recommended. Co nam to daje? Range i damage. No jak daje nam range i damage, no to bierzemy, co nie? Czemu by nie?
Dobra, mamy ile golda? 530. No i spoko. Kolejna misja jest robiona. Wanted criminal. To jakoś chyba misja poboczna. Zaraz się okaże zresztą. Tutaj mamy. Aha, musimy gościa wysnajpić. Dobra, tutaj widzimy Kenneth Cable, urodzony 16 marca 81 roku. Poszukiwany m.in. za cyberterroryzm. Co znaczy arson, to nie wiem, szczerze mówiąc. Ostatnio widziany w High Crow Cove. Dobra. I tutaj musimy wyczekiwać go. A tu jest! No, rzeczywiście, ale on tutaj się pięknie ukrywa. Mam nadzieję, że to on jest. O Jezus Maria. To niezły ze mnie snajperinio. Przeładowuj to szybciej, ziomuś. Mówi, co się dzieje? O nie! Uciekł mi! Halo! No dobra, trzeba powtórzyć tę misję. No i elo. Ja z moim tu zezem w grach komputerowych. Retry. A retry nas kosztuje... Aha, punkty energii. O kurka wodna. Dość ciekawe w sumie. Ale no nie będziemy nagrywali jakoś dużo odcinków na zapas, więc... Tam się odnowią z czasem. Dobra, stoi w tym samym miejscu, no to... Teraz tego trafię raczej. Chociaż ten celownik zjeżdża niesamowicie. Dobra, trafiłem go. Sprawda nie w łeb, ale... Raczej tego nie przeżyję. O kurczaki. Nie no, trafiłem go w sumie w łeb. Level up! Level trzeci. O, jak level dostajemy, to też nam punkty energii. Zresztą no, było widać wcześniej. Nam się odnawiają. Spoko gierka. Ale nie dla dzieci, generalnie. To nie jest gra dla dzieci. Nie polecam. Dobra, no, mam jakieś... Aha, dobra, to są za pieniążki. Upgrade. Bady. To nie. Ammo. Ammo nie potrzebujemy w sumie. Ja mam cokolwiek. Mamy silencer, czyli tłumik. Tego też na dzień potrzebuję. Okej. Okay. Ale... A na to nas też nie stać. Na magazynek nas stać, ale w sumie czy on nam jest potrzebny? Póki co chyba nie. Co najwyżej byśmy mogli sobie... Mamy tutaj też inne w ogóle bronie. O, dobra, to są dość drogie zabawki z tego co widzę. Na to nas nie stać na pewno. Na snajperki? Tej premium to też nie. Najtańsza kosztuje? No dużo kosztuje. Dobra, nieważne. Zostajmy może przy tym, którą mamy, czyli tą. Na razie nam ona starczy. Dobra. O, to jest kolejna misja właśnie z tym... tym potencjalnym przestępcą. Dobra, bierzemy to. Tutaj mamy misję główną, a to co teraz robimy, to jest jakaś... Mięsnego rodzaju misja poboczna na to wygląda. Teraz taki gościu. Willard Jones. Wszyscy za cyberterroryzm są tutaj. No, to też jest ciekawe. Stoimy tutaj na widoku. Gościu w czerwonych słuchawach. Siema typie. O Jezu, on się rusza. Dobra. Mam cię, typiarzo. Nie no, ta gra mi mega tego snajpera elit przypomina. Mega. Naprawdę. Nie żeby to było coś złego, bardzo fajnie. W ogóle dużo idzie fajnych gier mobilnych znaleźć podobnych do tych komputerowych, więc jak nie stać was na jakąś grę komputerową, to możecie znaleźć podobną na telefon. Jest ona zazwyczaj za darmo, więc polecam. Dobra, misja, to co za kolejny wanted? Spodobało mi się to. Teraz trzeci będzie. Zobaczymy co tym razem. Jakiegoś ziomusia, jakiego przestępcy będziemy musieli tutaj zdjąć. Teraz James Carrara. O, morderca. O, to trzeba koniecznie. Zielony kask. Nie widać go na pierwszy rzut oka, to jest dość ciekawe, więc to już troszeczkę poziom wzrósł. Ale troszeczkę przyzumujemy sobie. Zielony kask. Ej, to będzie ciekawe. Coś czuję, że tej w topie. O, mam cię, gościu. To nie jest kask, zresztą to jest czapka. Ojojoj. Ojojoj. Dobra, coś chyba nie pykło. No, przeładowuj to szybciej, ziomuś. Elo. Chyba ktoś uciekł, tak mi się wydaje. Dobra, zdarza się, co nie? Ojejku, niestety wyszedłem. Najgorzej. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedna próba tej misji będzie robiona. Może tym razem się uda. Trzymajcie kciuki. Dobra.
I on dziś, no tutaj jest, teraz on sobie tutaj stoi elegancko, żebym nikogo innego przez przypadek nie ten. A jest, on się rusza. Żebym tej. Nie! Powiedzieć, żebym tej babki nie ściągnął, a tutaj. Ten nasz ziomek tak szybko, tak wolno to przeładowuje, że aż przykre to jest. O jest, trafiłem, ale. No. Ledwo, ledwo. Dostał w nohala. I elo. Ty duwa. Dobra, moi mili, myślę, że to będzie na tyle w tym odcineczku. Jeżeli chcecie więcej Snipera 3D, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli ktoś by nie mógł znaleźć tej gry, napiszcie, to podeślę wam link w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się, cześć.